Hej, hej, witamy po przerwie. Jest ze mną precelek. Tak, jestem obecny, cześć. Jest precelek, jest impreza, jak zwykle. No wiadomo, będziemy jumprezować. Witam się ze wszystkimi pięknie, tym razem głosowo. I chciałbym sobie podziękować za wyciągnięcie z mroków growej przeszłości, czyli sanitarium precla. Tak pięknego i czuję się bardzo, bardzo miło. O, tak, z tego tytułu. Ja nie jestem taki giętki, ale miło mi. Ale próbuję. Będziemy się dzisiaj dalej bić z wszystkimi. Tak, teraz do tej pory ogólnie było grzecznie, bo chodziliśmy sobie nawet w kościele byliśmy i ogólnie było super, chodziliśmy, pomagaliśmy świnkom martwym, znaczy Ania pomagała wrócić na wózek do koleżanek, także mnóstwo dobrych uczynków było spełnionych na tej poprzedniej grze, tak, ale teraz Ania, jako że Ania nie może być tak, to nie może trwać za długo, to będziemy teraz odreagowywać, tak, będziemy szaleć. Wysadzać proszę do śmieci i robić inne rzeczy. Czemu tego się nie da pominąć tego wszystkiego? Nie wiem. Ja nie wiem w ogóle, jak twórcy mogą nie pomyśleć o tym, żeby przeskakiwać takie rzeczy. No. To tak jak ja dzisiaj sobie włączyłem pierwszy Assassin's Creed i tam jest to intro w ogóle, które nie da się przeskoczyć i jak glitchował mi się tutorial i musiałem resetować grę, to mnie już za trzecim razem szlak trafiał. Ale już działa. Alexa, ale wcześniej było ściszane dosyć mocno. Przypuszczam, że tylko ten wstęp jest taki głośny, więc możesz dać znać, czy teraz jest tak samo głośno, bo ta gra niestety ma trochę problemy ze sobą dźwiękowe. No, ostatnio właśnie było coś, że ten początek... No i ostatnio dopasowywałam dźwięki, także... Jakby, no nie wiem, wydawało mi się, że jest okej. Okay. Zaraz zobaczymy, jak będziemy w grze, bo to pewnie będzie najbardziej takie miarodajne. Jedzonko naszykowane do smacznego lawinka. Smacznego. Jesteś już, widzisz już obraz i w ogóle? Ładuje mi się, kręci mi się kółko. To mów, jak ci się załaduje. Tak, będę krzyczał. Już słyszę muzykę, dźwięk, to świadczy o tym, że dźwięk jest szybszy od światła. Tak. O, Mikusia, twoje zdrowie. Zdrówko, jestem w menu. I Ichiro Janusz dobiła do 40k glutku. Gratulacje. Brawo, tak. Co prawda ja mam 100 tysięcy. Czy nie? Nie chwaląc się. Ale jak Ciro Janusz... Ja myślę, że Skipper chyba może mieć najwięcej, bo on chyba w ogóle nie wydaje. No, chyba tak. Ja też mam trochę opory, ale ten... może kiedyś po alkoholu poszaleję. Ale jak Ciro Janusz też będzie miała dużo, to będziemy spamować. Dobrze. Wszystko będzie. Dobra, mamy postęp 5%. Wow. Lecimy. A zrobiliśmy chyba dwie misje, tak mi się wydaje. No, no. O matko, Bartek ma 216k glutków. O, Bosiu! O matko, jeju, jaki ekran ładowania, co to jest? To jest Ej, chyba bo ja to mapa. Mogę ten przybliżać i oddalać w ogóle, lol. Ej, ale fajnie. Już prawie. Sala Zagłady. Domostwo Legionu Zagłady. Cześć, kocia kumpelo. A to kto? Kocia kumpelo? A to ktoś od Nexa, jakiś random, wiesz? Ej, ja tu jestem główną postacią, więc i chcę mówić halo. Za bezczelność. Okej. Okay. To nie za gąbkami tutaj. Nie wiem. Świetnie sobie radzimy z decydowaniem bez Lexa. Zatora. A teraz... Zatora? Czyli teraz wpuszczamy na salę każdego głupka w kostiumie. Ej, on ma zegarek. No. A świeżyna sobie radzi. Świeżyna! Sprawiedliwości ciągle zawarła. To jest twoja superbohaterska ksyna, świeżyna. Boże. Ale ja nie chcę takiej brzydkiej. Ale nijak się nie zachowywał jak bohater. Tam, wjechali na kwadrat. Mnie popsuli z kukusów. No. Popsuli. O, monolog. Przerwę. Nie. Monolog.
Interesujące. Jeśli nie są tacy święci, jak udają, można to wykorzystać. Ujawnienie czegoś podejrzanego na ich temat pozwoli odwrócić ich uwagę od nas. I zapewni nam możliwość działania bez... Tak, kompromitujące zdjęcia robicie. O, jak wiem, prawo. Nie mamy. Harley Quinn twierdzi, że widziała coś dziwnego, jak Luthor uciekał ze Strikera. Ale jej nadal nie ma. Może ty coś wiesz? No ja wiem, bo ja jestem jak Harley. Ja jestem druga Harley. To ma sens. Ale jak się tam... Ale moja postać nie ma głosu. Musisz podkładać sama. Jesteś w tym dobra, wiem. Mogę się tak dostać na Ziemię 3. Wrócę, zanim się obejrzycie. Dobra. Ale weź Heatwave'a, Kapitana Chłoda, Merlina i tę Katarynkę. Katarynkę! Ja, spróbuję zlokalizować Harley. Katarynkę w sensie, że nic nie mówisz. Super. No właśnie, wszyscy chomikują te glutki, tylko ja nie wiem. I masz się bardzo ładna ksywa, okej. Ruszamy, kolejka na nas czeka. Nie wydaje mi się, żeby nas... No w sumie Katarynka mogę być. Nie po tym ostatnim. Byle nie Karyna. A kogo oni tu niby obchodzą? I tak zrobimy, co zechcemy. I tam leży jakiś Merlin, banan. A ty idziesz, tak, czy będziesz tu niańczyć? Będę lodem i bananem. On nie znika. Przodu, dobra? Mamy sprawę do załatwienia, jasne? Może dzięki temu zdołam udowodnić swoje niezrównane ucznicze umiejętności. A czemu ja jestem tym? Ja nie chcę być tym. Nie wierzę w to. Nie, mogłeś się jeszcze nie pokazywać, bo teraz się nie zmienię. Ale były tylko dwie postacie. No wiem, właśnie dlatego mogłaś się jeszcze nie wczytywać. Aha. Teraz muszę grać tym Malcolmem, a ty... Nie, dobra, to ja wywal mnie z gry i się podmienimy. A czekaj, a co to jest? A ja też mogę z... Czekaj, sorry. Co się dzieje? A czy ja mogę zmienić postać? Może ja bym mógł zmienić postać? To jest... Dziwne, no bo tutaj się nie da zmienić, jak są tylko dwie postaci. No. Ej, to dobra, to weźmy wywal, ja też zaraz dołączę. Nie, no dobra, to graj mną. Ale to no, na trudno. Całą misję będzie pewnie, nie? To nie no nie tak, chcesz? No ale na tego nie damy rady, bo potem i tak zmieni, bo w każdym momencie, jak się ładuje gra, to zmienia postacie. To mówisz, że mogę położyć tak, ręce możesz, na twojej Katarynce? Możesz pograć moją Katarynkę. A on piszczy. Ej, wyobraźcie sobie to. No podkłada, znaczy dała, wybierałam głos dla postaci, ale to jest tylko głos na czas jakby gry bezpośredniej, a nie głos w cutscenkach, bo by musieli dogrywać miliard tych głosów i wiecie, każdą sekwencję dialogową. Do tego tak jest. W ogóle czemu zbieramy różowe pieniądze? Ona wydaje się... Wyobraźcie sobie, że chłopak ją tak myzia romantycznie, ona... Dobra. W grach Lego jest tak, że gracz drugi, wchodząc do menu, może zrezygnować jakoś. Może to zadziała przy udostępnianiu innej osobie. Aha. Możesz jakoś zrezygnować? Masz zrezygnuj. O, faktycznie. I teraz ja zmienię, no. Wow! Jej, dzięki! Super. Mogę bić się! A ja miałam jeszcze jakiś super strzał. Strzał miałam. Nie, to nie to. Czekajcie. Boże, jak ty piszczysz, a... Nie masz. Aha, bo to jest selfie. Ej, można sobie filtry zmienić, wow. Nie chcę. Ale jak się dziwnie gra... Strzał, ale ja nie pamiętam na czym. Ale jak się dziwnie gra strzelając z łuku. No, ale masz fajniej w sumie, bo ja... Chcesz się zabić? Nie, ale czekaj, bo ja bym mogła... A ja mogłabym... bo ja mogłam zmieniać tą moją postać. Może będę mogła zobaczyć... Technologia, naciskaj B, by skorzystać, to nie. O, tu mamy te absorpcje energii, nie, akrobatyka, gorąco. Aha, że przytrzymaj B, by wstrzeliwać jakieś wiązki termoenergii. Dobra, weź mi to cofnij. I B. Sorry.
Spoko. A, bo to takie, Boże, takie. Wyszczeliłem z daleka w coś. Ale w ogóle nam się teraz nie zbierają te pieniądze do paska, tylko to jakby... Aha, no to chyba nie mamy ten... A to nie zbieramy. Walić, aha, no? Bo to jest ta baza taka jakby i... No, jakaś baza główna. Dobra, to idziemy tu. Głos twojej postaci mnie rozwala, jak piszczałka połknęła. No. A teraz nam się zbiera? Nie, teraz też się nie zbiera. Co to za dżungla? Czemu jesteśmy w dżungli? To jesteśmy na bak. Boże, czemu 220 w ogóle? Tak daleko musimy iść. Zapierniczaj, grzyby co? Czekaj, bo ja się tu mogłam... O, rolować się mogłam. O, ja czy jak Dark Souls, podoba mi się. Ale ten, ale w ogóle tak mnie to trochę zaskoczyło, bo fabuła w tej grze jest całkiem hardkorowa w ogóle, tak naprawdę, że no. Jak się nie jest fanem uniwersum, to można się trochę pogubić. Trochę. W ogóle z tymi alternatywnymi ziemiami od razu wyskakują, w ogóle jest reverse flash i wszystko. Sakra. Tak, gram na padzie, ale nie gram na padzie PS od PlayStation, tylko od Xboxa, więc nie mam kółka. A nie, bo ja znalazłem toksyczną beczkę z toksynami. Super. Czy Kataranka walczy lodem na patyku? Tak. To jest super. To ja wybierałam! To jest moja super broń. Myślę, że wszyscy się domyślili, że to ty wybierasz. Boże, czemu to tak daleko? Ej, patrz, tutaj jest jakaś postać na wózku. Musiały mi powpadać do bagna. Są zadania. Witaj, bagienne stworzenie. Czy pomożesz mi poszukać części do mojego owadobójcy w pobliskich emokranach? Jakie to jest w ogóle otwarty świat? Są sidequesty. Otwarty świat jaki. Matko, patrz, i on mi pokazuje, gdzie to jest. O, znalazłem cię. Ale to trzeba wykopać łopatą, a my nie mamy łopaty. Czy mamy łopatę? Możemy go zaszczelić? Nie wiem, spróbuj. Hej dziadu, oddawaj sztuczną szczękę. Bo nie mam łopaty, jak ja mam to niby wykopać? Ej, to on... Tu jest łopata, patrz! Ale mi znikła, gdzie ona jest? Ej, znikająca łopata! Mogę wziąć. Harry Potter i znikająca łopata. Tak. Jak to gra Lego bez możliwości zbierania monet? Znaczy... Monety można zbierać, tylko nie naliczają się do paska super złoczyńcy czy coś. No, bo musimy być. Tu jest łopata, a nie, to trzeba kopnąć. Nie, bo tu trzeba kopać, ale właśnie trzeba mieć łopatę. A, bo to cheata może tylko. Ktoś oczekuje, że tego użyje? Raczej nie ten. No to, ten, no to nie możemy zrobić sidequesta. Ale jak cheata, że cheata będzie kopać jak jakiś pies albo coś? Może. A to jest kot. Ty wiesz, że krokodyle mogą cię zerzeć, jak będziesz w tej wodzie? O nie, jak to? Jakie krokodyle, halo? Ktoś mówił coś o krokodyle? Ani jednego nie widziałem. O, patrz, niebieski pieniążek z tego wypadł. Bardzo dobrze. Ale będziemy bogaci. No. Nie fotel bujany? Aha, ja myślałam, że to jest wózek. Taki. W sensie... W sumie to dla by osób być... niepełnosprawnych. Tylko głupiec odważyłby się stawić mi czoła. O! Coś... Co on robi? Co ty robisz? Aha. Okej? Okay. Co ty zrobiłeś? Zrobiłeś jakiś sidequest? Jakiś kompost zrobiłem, achievement wpadł. O matko. Nie wiem, co się dzieje. Jestem taki ekstra. Teraz to nie jest stricte poziom, tylko otwarty świat, dlatego nie ma paska. No, no, wiemy, bo już mieliśmy coś takiego podobnego wcześniej, jak jeździliśmy ciężarówką. Hej, maleńka, ukłuć cię z strzałą Amora, chodź. Nie, dziękuję, ale czemu mi to wyszło na twarz? Musisz zamknąć, wciskając... A Jezu, nie umiem... O, dobra. To masz na górze napisane. Ale to jest takie dziwne coś, że ja na padzie tego nie mam. To jest znaczek jakiś porąbany. Widzę, porąbany. Że nadal nie chcesz ujawniać swego pochodzenia. Niech będzie. Tylko spróbuj mnie choć nie spowalnić. Nie chcę mówić swojego pochodzenia, bo nie, jestem niemową. A tam... Cześć, ja... Natlena. Cześć. Boże święte, jak ty się pięknie turlasz.
Za mną, dziewczyny! O! Jakbym miała czkawkę. Słodkie. Słodziak. I znowu ten miasto, i znowu będziesz mogła prowadzić ciężarówki. O Boże, lepiej nie. Matko, żeśmy tu na piechotę w ogóle. Oni nie mają jakiegoś pojazdu z tego super złoczyńskiego albo coś? Naciśnij krótko. Hej, potrzebuję pomocy. Podsłuchiwałam rozmowy telefoniczne, żeby mieć na oku lokalnych zbirów i mam nowe tropy. Chyba trupy. Okej. Okay. Pracel ma flashbacki z Dark Soulsów i kocha to, jak Ania się turla. Tak. Jak ja bym normalnie Ania by grała w Dark Souls, to ona by się tak rolowała, to normalnie bym chyba zemdlał. Jak macie ten znaczek nad głową Precla, to są jak w GTA, że was ścigają i biją, póki wam to nie zejdzie. O nie! Precel zwrócił na nas uwagę policji. Super. Nawet nie zauważyłem, że zwrócono uwagę. Możemy kraść samochody. O nie, ale wcześniej nie było żadnego samochodu chyba do ukradzenia. No, tylko tutaj. Majaczu. Niestety, żeby pójść z tym do drapieżnych ptaków, potrzebuję więcej dowodów. Czy mogłabym cię prosić o zrobienie podejrzanym kilku zdjęć? Aha, myślałam, że loda. Ale drapieżne ptaki... O, mogę zaakceptować tę misję. W drapieżne ptaki to jest ta grupa, którą Harry założyła, nie? Skrzyniami. No chyba to tak. To mogą być materiały wybuchowe albo broń. Na pewno nic dobrego. O. W pobliżu azylu Arkham czai się paru ludzi Jokera. Nie wiem, kogo planują wydostać. W końcu tamtejsi strażnicy są tak beznadziejni, że każdy może wyjść bez pomocy z zewnątrz. No cóż. Riddlerowcy, czy jak tam na siebie mówią ludzie Riddlera, kręcą się w pobliżu Ace Chemicals. Nie wiem, co knują, ale jeśli ich plany są podobne do dotychczasowych, to bez wątpienia będą niepotrzebnie zagmatwane. No właśnie. Okej. Ej, teraz... serio, to GTA. Serio, teraz nie wiem, gdzie mam iść. No tam, gdzie nam pokazuje strzałka. Ale tu są dwie strzałki chyba, czy nie? Nie, to jest jedna. Aha. Ale to ona pokazuje nam ten główny quest, czy ten quest, który teraz zabrałam? O, piesek! Można pomiziać? Boję się, że go uderzę. Można zastrzelić? Boże, weź. Ej, samochód można strzelić, patrz! Jezu! No czemu ty policję na nas dajesz znowu? Ja się nie bawię z tobą. No i goni mnie, no! Wsiadam do pojazdu, o! Super, świetnie, nienawidzę cię. Jadę sobie sama. Ty sobie biegnij. Ej, zabierz mnie! Nie. Nie chodź! Ukradnij sobie samochód. Ale kurde taksówkę. O, patrz, mogę tu, patrz, mogę tutaj zrobić wziom. Papa! Czekaj! Bo nie mogę przejechać! Wiesz, ja cię to gonię na piechotę, to wiesz o tym? Kurde! No bo nie... Co za głupie, no! Wiesz, mówiłem, że ja będę prowadził. No ja nie mogę, no! Ja chcę tu wziom zrobić! Dobra, porwałem. Gdzie ty jesteś? Ziom robię. No tu jesteś. Ej, nie możesz wycofać? No nie mogę, no mi się blokuje. O, patrz jak zrobiłam. No, widziałem. Ale nic nie zostało na to. Czekaj, bo tutaj trzeba wysiąść. Świetnie zaparkowałam. Poszukaj pana Luthora, niech do mnie zadzwoni. Bo wystarczy, że jedno z was dojdzie na miejsce i rozpocznie się misja, okej? Okay? Ran Preselera. Zaraz będzie co za gówno. Nie bardzo to rozumiem. No ja mówię najlepiej. O matko, co to jest? Wielka ośmiornica! Ach, kogo ja oszukuję, ciągle mieszka, bo mamy... Ty też musisz tam kliknąć w to. Aha. Chyba, czy nie? Nie wiem, co się dzieje, bo Hanen teraz pokazuje coś innego zupełnie. Ej, przecież naciskam krótko, co jest? Dachowałam. Aha, bo ja muszę iść na górę jakoś. Dobra. Nie mam pojęcia, o co chodzi. To jest jakieś skomplikowane, ja nic nie chcę mówić. Indiana Jones był łatwiejszy. No, ale Indiana Jones to był z którego roku gra? Ale był zbugowany.
Teraz wszystko musi mieć otwarte światy, już aby być skomplikowane. Kumple i też tak próbowali. Mm. Niech wam na myśl nie przyjdzie, że was przewiozę. Nie takie mam punkty nie. odkrywają wam oznaczenie na mapie. Jakieś punkty, dodatkowe rzeczy. Aha. O Jezu, to ta gra naprawdę się zrobiła strasznie skomplikowana. Boże, jak dobrze, że my was mamy. To jest naprawdę... No, co to jest? Mam to rozwalić? Przytrzymaj B. O, weź, mogę budować. To było całkiem nowe. Całkiem się przecież wścieknie. Okej. Okay. Teraz o. I co? Aha, to ty musisz być tutaj. To nie jest żadny problem mrocznemu łucznikowi. O matko, coś ty zrobił? Aha. Jezus. No, rozumiem, Alexa. Przypominaj pracelkowi o Indiana Jones, bo ona się przerazi. No, ja pamiętam to tego, tę lawę z tym kręciołem. Do tej pory mi się to śni się. Będziemy jechać kolejką? Chcę jechać kolejką. O! Patrz, jak wskoczyłam, ale fajnie. Ja nie zdążyłem wskoczyć, bo pojechałaś kolejką. Umrę. Jak taka urocza blondyneczka, haha, dochowałam. No, skipper, no. Kurde, wskoczyłem i wyskoczyłem. Bo ty nie umiesz w kolejkę. Ja umiem. Czemu mam transportowe tupeciarstwo? Czemu straciłeś już dwa serduszka? No bo ja miałem to, no, starcia z policją. Proszę. Jadę. O, sama wyskoczyłam. Myślałam, że będę musiała kliknąć. Czyli jesteśmy chyba w Metropolis, bo słońce świeci. No, nagle zrobił się dzień, nie? I tu jest jakiś pan z metalu. Co mu tam wisi tak? Co mu wisi? Teraz robią wszędzie. Nawiedzone lasy, cuchnące bagna, inne światy. Powiedz, co mu tam wisi. Nie powiem. Wciąż dochodzą mnie szepty o jakiejś imprezie po zachodniej stronie miasta. Ja nie rozwaliłam. Nie wpuściliby cię. Impreza, chodźmy na imprezę. Perfekcyjny strzał. I ten wyścig jest jak Star 2013. Okej. Okay. Też mogę rozwalić? Nie. O, budkę telefoniczną rozwalę. Ciekawe, czy te pieniądze, które tutaj zbieramy na mieście, to można na coś pytać. Znaczy pewnie tak, bo się doliczają do jakiejś puli. Pewnie tak. Tylko nie sz... Nie! Sprecel! Ale ja do nikogo nie strzelałem teraz! Jasne. Sobie normalnie. Jasne. No mówię ci. Ja ci nie wiesz. Przychodzę sobie ten... Uciekam z moim lodem. Ja tylko sobie wyginam gałkę i jestem spokojny. Wyginam śmiało ciało. Tak, wyginam śmiało gałę. Rozwalam ławki w parku. I to jest poziom bycia złoczyńcą, o którym tak. Ja mówiłem. Ojej, dziękuję bardzo za rajda, Tamiko Tajoma. Witam, bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Ale wracając już do sedna, aby przejść test, musisz najpierw zdać wstępny egzamin. O, woda leci, patrz, nawet klocki z tej wody lecą. Wow, można... Aha, bo coś tu się... Coś ty zrobił. Nie wiem. Matko jedyna. A w celu ja idę robić tego, misję, nie wiem sprawić, jak ty. Żeby kąty każdego trójkąta miały taki sam kolor. Patrz, jak zagadka. Przykład, kontynuować tryb fabularny. No dobra, kontynuuj. Pozwolę ci zrobić. Kontynuuj, bo to jest zagadka, ja się boję. Kontynuuj. Buziole, wracam do siebie. Okej, okay, dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, to kontynuujemy. Ja się boję, bo się skompromitował. Muszę przeprowadzić wywiad z Batgirl. Hej, Lois! Owlman powstrzymał Jokera, kiedy ona i Nightwing zawiedli, a nadal praktycznie nic o nim nie wiemy. Jakieś urocze. Info o nim i syndykacie z ust regularnej bohaterki jak Batgirl byłoby niezłym tematem. Yes. Ta Batgirl w ogóle jest to słodka. Wiedziałam, że gdzieś mam jej numer. Ej, serio, naprawdę, to będzie moja waifu. Halo, Batgirl? Kto? Barbara Gordon? Przepraszam, jakie wiewiórki musiałam w ogóle wybrać nie ten numer. Wracamy do punktu wyjścia, Jimmy. Boże, co ona tam robi? Nie wszystko wiesz. Się nagrało, nie?
O, to ten pan mróz. To jest kosmiczna bieżnia. Znaczy resztki. Ktoś to musiał zniszczyć z premedytacją. Ktoś, kto wie o mocy prędkości. Może to jest nowy gość. Johnny Quick. Myślicie, że ten syndykat nie chce, żeby ktoś węszył na ich temat? Kolejny powód, żeby się wybrać na Ziemię 3. Ta, tylko szybko. Jeju, jakie lasery tam są. No. Okej, okay, to jest Tom, ty tu niby jesteś ekspertem. Co trzeba do naprawy takiej kosmicznej bieżni? Cóż, pomijając już te żałosne komplementy, myślę, że warto by spróbować z tamtym terminalem. Szkoda, tak, że chwilowo jest poza zasięgiem. O, jestem... Aha, i znowu jestem kimś innym, nie? Znowu... Dobrze, to bądź flaszem. I teraz mamy pasek. Tak, mamy pasek, możemy zbierać pieniądze. A teraz ty jesteś Malcolmem. No, teraz ja jestem tym. A gdzie się stało z Katarynką? No, tu stoi. Aha. A mogę ją zmienić? Mogę, o. Dobra, wolę Katarynkę. Zwalę wózek z napojami. Ej, to kto jest? Teraz rozwalajcie, co popadnie. No, teraz tak. To jest super. Ej, co złoczyństwo. Zrobiłeś? Nie ruszamy fabuły, dopóki nie kliknie się wszystkiego, co tu jest. Ja klikałem wszystko. Ja czegoś nie potrafię? Kolejna rzecz, która musi przestać. No, rozwaliłam maszynę. Ciekawe, jak naprawimy to coś. Chyba, że się nie da tego naprawić. Pieniądze! Dawajcie. Pieniądzory. To można to rozwalić? Nie. Bardziej się nie da. Ojej. Aha, i to ja mogę tędy przejść. A, bo ty masz te specjalne zdolności. Pieniądz. Bo ja lubię szybko. Nie, to też pieniądze lecą. A to drpnęłam tak z boczku. O, już dalej się nie da. Aha, i to będziemy musieli się dostać. Patrz, głowa mi przechodzi na drugą stronę. Widzę, co tam jest. No, super. Fiona ma słodki głosik, no. Cześć, cesarzu Wakiti. Umieram, co? Na siedłami na piszczałce. Przepraszam, no taki wybrałam. Ja bym mógł normalnie słodzin ASMR z jej piszczenia. Cudowne. Ej, bo te pieniądze jeszcze lecą, no. A to? To już nie. To już ty tyrkałeś chyba. To ja tam mam zrobić teraz, czekaj. A tu? To jest jakaś roślina. Aha, bo tu musi być Poison Ivy. Aha, czekaj. Co ty tam robisz? Aha. Jakieś tajne rzeczy. No. No, jakbym ci powiedział, tutaj. To bym cię musiał zabić, ale nie wiem co dalej. Elże, kiedy pojawi się Johnny DC, żeby coś tam? Może ja muszę być jakimś kolesiem. To by się samouczek wtedy wyświetlił. John Markham, Heatwave, Kapitan Hood. Nie, no to nie wiem, że nie rozumiem. Dobra. O, tu coś jeszcze było. Jakieś fioletowe rzeczy wyleciały. A, bo tu może wejść, czekaj. Chyba? Nie. Tu może wejść ten w skafandrze taki. O, ten. Mogę tu wejść? No, nawalę. No, kurde, nie, bo mi się zmieniło, czekaj. Gdzie on jest? A, nie wiem. Czekaj, ja go znajduję. Brzmi jak wiewiórka. Tak, Alvin i wiewiórki. Nie, bo to musi być ten w kombinezonie takim. Nie ten mróz, tylko ten drugi. Ten. O, ten, no.
Przynajmniej tam tego pokazywało, tylko nie wiem, co on ma zrobić. Może najpierw takie... musi się lampka zaświecić zielona. Ty przez to przebiegłeś i co? I co, coś zrobiłeś tu? Ja nie. No ale tu przebiegałeś tędy flaszem. Aha, przez to. No. Się tam przebiegłem i nie za bardzo mogłem tam cokolwiek zrobić. Już się zacięliśmy w komisji fabularnej. Nie wierzę w to. Tu musi być flasz. Dawaj, wciskaj. Ciśnij L. To. No. No. No ty możesz to rozwalać. Takie niebieskie cosie. No to wejście możesz rozwalić. A, tak jakby. W sensie, że... No to specjalną umiejętnością swoją chyba. A w którym miejscu to jest? Tutaj za tymi laserami, czy...? Nie, no tu chyba. Czy nie? Ale tutaj nie ma tych takich... No mówię ci, że możesz przez to przejść. Jezu Chryste! No bo to nie wyglądało jak jakieś generatory, to było tylko takie pole, no myślałem, że one są gdzieś. No ale też jest niebieskie. Dobra, nie ważne. Zapomnijmy o tym. Czekaj, co to jest? To jest zagadka. Aha, bo ja jadę czymś. Jedziesz? No. Jedź. Ale ja nie wiem, co ja mam zrobić tym niby. A, takie buty i no, takie. No, nagle się wszystko wyjaśniło. Ja w ogóle nie wiem, co robię, nie, ale nieważne. Tam czy do góry? Aha. Coś zrobiłam. I... Ej, ten niebieski co, to się już? Wściekł. On tu coś nawala, patrz na niego. Okej. Okay. Dobranoc na tle na... Opa. Czekaj, bo ja nie wiem, czy ja zrobiłam wszystko, co było do zrobienia. Nie, bo to jeszcze się ruszę. Teraz jest chyba niebieskie, tak? Boże, zielone. Nie wiem. Do góry, na dół. Co my w ogóle robimy? Nie mam bladego pojęcia, ty się mnie nie pytaj. Czekaj, a może to jest do tych drzwi? O, tak. Aha. Dobra, coś spuściłam. Wow. I to wylezie tędy, spoko. Jakiś robocik. Okej, to było ciekawe. Można czymś podnieść? O, można rozwalić. Macha do nas. Pieniądza. Ej, to wszystko było po to, żebyśmy zrobili drabinę. Tak. Można było przynieść drewnianej drabiny z szopy, tylko trzeba było układać jakieś, nie wiadomo, kosmiczne zagadki, żeby robot nam wysunął się z drabiny. Później eksplodował i żeby... Nie, jestem zszokowany. Hej. No i to była zrozumiała, normalna dźwignia. A, to twoja profesjonalna opinia? Okej, te przełączniki pewnie trzeba przerzucić jednocześnie. Au, to nie spadło. Au. Jednocześnie trzeba... O Jezu Boże! Musimy trzeba jakoś przeskoczyć, ale ja nie wiem, o co chodzi. Tak, chyba musimy jednocześnie pociągnąć, nie? A to ja skaczę, tylko że mi zlagowało, jak skakałem. O! Okej. To wezmę pieniądze i wezmę to. Dlatego właśnie we filmach zawsze wygrywają bohaterowie, a nie złoczyńcy. Okej. Ej, proszę nie obrażać mojej inteligencji. Ja jestem super mądry, ta gra jest głupia. Nie, myślę, że chodziło o tą drabinę. Aha, dobra. Tak mi się wydaje. Jak się wchodzi po drabinie, to zaraz po lewo precel jako flash nie może tego niebieskiego rozwalić. Aha, bo tam był taki wcześniej. Taka rzecz. No dobra, najpierw to naciśnijmy. To musimy razem, czekaj. Ale ten... Chyba też tak zadziała, czy nie? No, to zadziałało. No i co, wyłączę to?
Matko, jakieś skomplikowane rzeczy. Most zrobiło. To chodź do mnie, tu jeszcze. I tu, o, to. Ale chyba nie. Wydaje mi się, że to jakaś skrzynka jest dla kogoś. No. się zakręcił. Albo to jest po prostu dekoracja. Czemu banan spadł obok ciebie? Jezus Maria, nie wiem. Te banany się mnie trzymają. Przepraszam bardzo, gdzie my idziemy? Przytrzymaj B. A, patrz jak ja zmroziłam wszystko. Znaczy ja to muszę jakoś... Nie wiem... Dłużej? A może tu? Co ty robisz? Nie mam bladego pojęcia. Nie chciałam się zmieniać. O Boże! To jest czeski film! Ja ogarniam tego. Co mam tu zrobić? Gdzie to mam przytrzymać niby? Ej, o co chodzi? Możesz powrócić w trybie gry swobodnej. To się coś otworzyło, nie? Nie wiem o co chodzi. Aha. Okej. Okay. Nie wiem co zrobiłem. Kolejna zagadka będzie. Czekaj, L. O, możesz. A? Aha, ten może rzucać bomby i rozwalać takie coś. No ma super zdolność. Za to masz. Czekaj, bo ja tu rozwalę jeszcze rzeczy. Ty masz super zdolność, krótki szczek. O, bo on to może rozwalić. Tutaj musi być ten koleś. Idziesz nim, czy... Ja mam. Dobra. Ale to bombę musisz dać. I co my tu mamy? Wygląda jak coś dla mnie. Ty nie mrozisz, ty rozmrażasz. Masz ogień, aha. Dobra. Ale mi się wydawało, że mam loda. W sensie wybacz, takiego... Wybacz, Tom, wiesz, że z czasem jest krucho. Nie. Nie, ktoś uciekł. Nam próbuje popsuć zabawę. Pełna blokada. Szybko to się stąd nie wydostaniemy. No, wyłączyło nam. Co to no. za wynalazki? O Boże, ilu fleszów? Generator hologramów z twardego światła. Czyli a ja mam pieniądze. Najpierw pieniądze. Musimy włączyć cały system, albo będziemy walczyć w nieskończoność. Au. Au. Widać mi majtki. Bardzo dobrze. Co bardzo dobrze? Ej, bo mnie ten... Bubu. Ej, to po co do takiej epickiej walki zakładałaś taką krótką spódniczkę, co? Ej, wciskam przyciski jakieś dziwne. A ja biję się dziwnie. I umarłem. Co ja mam tu zrobić niby? Może wszyscy musimy tu być. O, dajcie mi Malcolma. Gdzie oni są? Bo ja ich nie widzę. Aha, dobra, to możemy snąć. O. No, każdy chyba tu musi przyjść i wcisnąć przycisk może. Czy nie? A nie, takie jak tam na górze są. A nie, kolorami się muszą chyba zgadzać zewnętrzne z wewnętrznym, patrz. Jezus Maria, nie wiem. Czerwone z zielonym. Na loda masz w ręce, ale z łapki strzelasz ogniem. Ale buł. O, rozwiązałem, jestem mądry. Bardzo dobrze, jestem bardzo dumna. Dziękuję. Czekaj, bo ja muszę... No patrz, loda mam! No widzisz, że mam loda? No przecież mrozi takie, o! No ja widzę, że no, masz loda. Znaczy nie ty, bo Aleksa mi mówi, że ja rozmrażam. A tu wcale nie jest rozmrażanko, tylko lodowanko. Rozmrażanko. Czy tu się coś robi? A nie, tu Malko musi być. Wciśnij L, zobaczymy co się dzieje. Wciskam, ale nic się nie robi. W sensie nic się nie pokazuje. Ja bym wcisnął super L. Super zagadka. Ale mnie L nie klika. A wejdź na profil swojej postaci. Aha. Że w sensie to, termoenergia? Rozgrzewać złote obiekty. Ale to jest dziwne. Czemu strzelam lodem, ale rozgrzewam jednocześnie? No bo ty masz chyba to i to. Super.
Może ja wejdę i wcisnę L? Nie, to tak nie działa. No, musisz tam wejść i spróbować coś zrobić. No, ale to jest dziwne, Alexa, bo mówię ci, że wygląda to zupełnie inaczej niż ten. Jakby to był ogień, to by było widać ogień, a nie lód. Ej, coś zrobiłem i nie mam pojęcia co, bo fajnie. Otworzyłeś przejście, super jest, zbieramy pieniądze. O, jeszcze mogłam to rozwalić. To trzeba... Tak mocno trzeba. Ej, ty to tyłkiem tak rozwaliłaś? Tak, skoczyłam na to. Wow. No, nie bij mnie. Przepraszam, to były moje końskie zaloty. Nie jest ogień tak gorący, że aż niebieski? Nie. Ja mówię, że to jest lód. Ej, bo to ktoś musi rozmrozić. Znaczy, zamrozić. Boże. Wybrałaś sobie taką formę, aha. Dobrze, nic nie pamiętam. Ej, bo mam pół sedmuszka, niech ktoś to zrobi. Ała, czemu ja jestem lodem? Jesteś gorąca dziewczyna i nawet chadzając z lodem wszystko rozgrzewasz. Okej. Okay. Boże, nie, weź się tak. Jeszcze raz, ci normalnie kopnę. Kurde, nie da się posunąć. Dobrze, ja ci zrobię zaraz loda moim tym. O, tyłek ci przysmażę. O, widzisz? Fajnie jest? Ktoś inny się tym zajmie. No, fajnie. Podobało mi się. Pieniądze, no. Pieniądze. Bo jak już zacznie tryskać, to nie mogę przestać. O Boże. Szczęście sprzyja lodożercom. O, była taka reklama. Tak. Okej, okay, dotarliśmy do tego terminalu czegoś. Co teraz? Pieniądze! Wystarczy procedurę autonaprawy. Ała! Co mnie zabiło? Przepraszam. Się w ogóle bujamy po jednej lokacji cały czas. Ja muszę kliknąć. Ja wiem. Jak wiem, jak downloadować rzeczy. O, patrz, muszę se kliknąć X-em. To jest downloadowanie jak ty, Among Us. Muszę się rozpędzić, żeby skoczyć na ziemię 3. Aha, bo on się rozpędza na tej bieżni, żeby go wystrzeliło ten. No. Żeby osiągnął odpowiednią prędkość. Bo pieniądze Flash zbiorę. Jest za wolny. Tak, Flash jest za wolny, musi być jak Sonic. Percel, pohamuj tą swoją chęć na loda. Czyli precel zrobił jej loda. Tak. Ej, to było aż tak bardzo widać? Dobrze. A to ja już mogę, czy jeszcze coś zbieramy? Nie, już chyba nie mam więcej nic do zbierania w tej lokacji. Takie chyba mam wrażenie. Wszystko dobra, rozwaliliśmy. Się. Biegnę. No, biegaj. O! Proszę, jak mu się kopci. Poszło. O, Jezus. A co ze sprinterem? Ej. Mówiłem, żeby się śpieszył. Ale jeżeli chodzi o uniwersum DC, to muszę powiedzieć, że jest bardziej popierniczone niż Marvel. No. Aha. Włosy zgubiłem. Super. Ojeju. Władca Luster? Co wy tu robicie z Killer Frost? Pieniądze zbierają, to co my? Ej, kit. O! Lodożerców! Tak! Tak! To ja! Zniszczenie mienia z odrobiną kradzieży? Chcieliśmy tylko użyć tej kosmicznej. O! Trzeba go czymś zająć, póki nie wróci Rivers Flash. Tak, jeden chłoptaś nie podoba nam. Czy to jest boss? No, chyba tak. O Jezu, on ma nosorożca, ma. I czemu ten nosorożec zje... Może i nie, ale bójka nastoletnich tytanów. A, bo to piszcie. O, nastoletni tytani! O mój Boże, oglądałam to kiedyś na Cartoon Network! O. Ej, musimy zebrać pieniądze do naszego tego. Wy musicie oduczyć brania cudzych rzeczy! Beast Boy, o nie. Pieniądze musimy zebrać, pieniądze musimy. Tak, walić bossa. Najpierw pieniądze, potem bossa. Ale nie możemy zejść w ogóle z tego kółka. Ale ja zbierałam dookoła. To już wszystkie. No to... Boże, nosorożec mnie zaatakował. Czego lodem?
Ała! Zbił mnie. Czemu on się zamienia w jakieś dziwne zwierzęta? To się w kangura zamienia. Teraz w ptaka. O, i teraz go walić trzeba. O nie, skunksem na mnie, ała! B! Szybko! Ale cię opierdział! No patrz, bo on się nie daje. Czego? Nie, ała, 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 ała! Jestem Beast Boy, a teraz Metrion. O, cześć Howard! Cześć! Nie wiesz, czemu Beast Boy zmienia się w zwierzęta? Znaczy, i co? Bo ja oglądałam chyba jakąś inną wersję. Nic to by. Boże, czemu jestem teraz tą laską? Tak razem pewnie by było troszkę łatwiej, więc jak potrzebujecie... Ej, kurde, dobra, mogę zebrać pieniądze. No ja też właśnie, zbieram pieniądze. Ała, czemu utknęłam gdzieś. A tam nie było tak, że tych tytanów się skład zmieniał albo co? No właśnie nie pamiętam, znaczy ja pamiętam tą fioletową laskę trochę, ale tak piąte przez dziesiąte. Ja tych tytanów pamiętam, wiecie, tak no, jak za dzieciaka oglądałam, to nie pamiętam aż tak dobrze. Jezu, to nic nie mogę zrobić. Także ten... Także no ja nie wiem wszystkiego. No to tak, ja pamiętam ten, Mlinki, nie? Pamiętam głównie Hatifnaty. Błoczyki, bułkę i muszelkę. Muszelk? No, muszelkę mi god. O, pieniądze. O, i ja tu muszę być. A, nie, nie, tu nie muszę być. Czemu ja się biję? O, tu flash może być. On musi sobie fotkę strzelić. Gdzie jest nasz pasek z pieniędzmi? Nie wiem. Kto nam ukradł marzenie? Zmieni się z moją Katarynkę. Ej, bo on ma jakiś past cnoty na sobie. Ja jedyne co pamiętam z Muminków to, że obiecałeś mi godce codziennie całować brzeg. Proszę drogi. Ej, ale on wygląda normalnie jak członek. Proszę pamiętać lepiej, super. Ej, nie, bo tutaj trzeba chyba to zamrozić. Gdzie jest ta pani od luster? To nie ja? Nie, czekaj, bo nie mogę się w nią zmienić. Zabrałem ci tą świeżynkę. No, też nie da się tego. Myślałam, że się da. A czekaj, a L wcisnę? Aha, bo ona coś musi zrobić. Przytrzymaj B. Okej. I ona wtedy się... Oj, mamy pasek. Dobra. A tu? O, tu są jeszcze jakieś prezenty z pieniędzmi. Ja się tak ślizgam się. Tam tytanie. Jestem prawdziwym złoczyńcą, zabrałam wszystko. Brawo. No dobra, to co my mamy tu robić? Aha, budować. Włóczyki the best. O, zbudowałam pieska robota. Jakie urocze. A to kotek jest! O Boże! Haha, i on poleciał za kotem! Spoko! Oho, ej! W tej, ta gra jest tak absurdalna! I co się tu wyprawia w ogóle? Nie wiem, ale tu coś zrobiłam. Co tu? Aha, to ten musi. Patrz, ty musisz coś zrobić. Trzymać i ciągnąć. Bo on ma taki, ten, wysysak. Tak, wysysak. Tu? No. No. Ja się już zmienię w moją lodziarę. O Boże. I teraz trzeba kręcić. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Kompletnie nic. I teraz tu? Aha, to tym trzeba coś zrobić. Halo. Nie wiem, co się dzieje. Opuściłem takie dwa TED. Czy to coś pomaga? Nie mogę tego włączyć. Nie wiem, o co chodzi. Co zrobiłeś?
opuściłem jakieś takie To coś jest? Nie. Takie jak to, co jest po lewej stronie, czekaj. No weź wciśnij to L. Dobra. Bo ja nie wiem, o co chodzi tam, a tam coś trzeba zrobić. Aha, X-a trzeba wcisnąć. I co, myśleliś ta, że nie dam rady? A, no to ci dopiero skrzywiony obraz świata. O matko, dobra, Raven, ta fioletowa laska jest jakby córką szatana. Był Robin, cyborg i gwiazdka, taka kosmitka. Gwiazdkę pamiętam też. I cyborga też. W nowszych odsłonach Tytanów, na przykład w filmach animowanych, komiksach, faktycznie zmieniał się ich skład. A, okej, okay, rozumiem. No, to ja niewiele pamiętam. Bardzo lubiłam ten serial, ale to było dawno. To jest normalnie portal. No. I co, i gdzie my teraz idziemy? Coś zrobił z tym. Boże. No tu musisz kliknąć w to. Tu mi znika. Ej, pies mnie z kotem rozjechali. Trzeba ci zmienić broń, bo jeszcze trochę i będzie pierwszy stream gry Lego tylko dla widzów 18. Ale ja lubię mojego loda. No i może musisz tam wskoczyć czy coś. A to jeszcze jeden trzeba chyba, czy nie? Nie wiem. Ten jest już otwarty, to może on jest już zablokowany i teraz trzeba tego drugiego opuścić. Aha. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, jest. Sims 4, przerabianie roli na piękność. Pytałaś się Mary, a jak to? Mary, no trzymasz i ciągniesz. Aha. Już nie pamiętam tego nawet. Może co ty tam kombinujesz? Nie użyję tego. Brak mi do tego supermocy. Serio? Czy trzeba jakiejś postaci konkretnej? Nie, no jego, no. Tylko, że to nas przeniesie jedno lustro na górę, nie? Żeby tam wejść, tylko że... A ty nie możemy tam wejść? Aha, nie możemy, bo tam się... Nie, to trzeba to drugie opuścić, wiesz? Bo tam nie ma tego elektrycznego, czekaj. No. Bo teraz chyba oba są odblokowane. Co? Aha, i można tu przejść. No na górę cię wyrzucił, na górę cię wyrzucił. Boże... Chcę więcej pieniędzy. Ale już masz dużo! Ale ja chcę więcej! Na co ci tyle pieniędzy? Nie wiem, na fajne rzeczy. Na przykład? Na więcej lodów. Co to? O, patrz, ładuje się. Ładuje! Biorę całą moc dla siebie. Ale ci majtki wywaliły. Blokowano nową umiejętność. Przytrzymaj Y. O nie! A! O matko, zmiana rozmiaru. Cześć, Pirkiolki. Cześć. A nie, jest pazerna, no. Tak, to wciąż ta sama misja. Dobra, kontynuuj. I co, jestem zaraz. Teraz mogę duża być? Śnieżak wchłania energię? I nie tylko. Energia jest potem przekształcana w nowe supermoce. Chyba właśnie widzieliśmy to w akcji. No o proszę, Boże. To ci dopiero. Hej, słuchaj, może tak wykorzystasz te nowe zdolności na celu w fiolecie? Na celu w fiolecie? Zastanowię się. To coś trzeba zrobić? O. Aha. I co, i teraz mam... Hej, no co ty? Ej, jak dostała z kopa! Dostała z loda! Tylko głupiec odważyłby się starczyć. Ej, czoła. Ja ci mogę teraz normalnie... Ała, bo jestem za dużo! Lejemy go! Kangura po torbie lejemy, daj. Ja nawet go nie widzę, nie? Bo cała postać mi przesłania cały ekran. Ania, ty mnie bijesz. Aha, przepraszam. Ja nie wiem, co się dzieje. Może ja tą fioletową będę. Wszyscy ci widzą. Bo ja nie widzę w ogóle, gdzie co jest na tym ekranie. Boże, nie rozumiem. Okej, ale za kosmos. Pamiętaj, ostrzegałem! Jeszcze bardziej jej te majty widać, no. No nie, wow. Musisz kliknąć A. Nie kliknąłeś A. Pozagapiłem się na twoje majty. Super. Proszę. Przestań gapić na moje majtki.
Ała! Naprawdę chyba nie. Ej, bo ty też mnie szczelasz. Przepraszam. No. Tracimy nasze cenne pieniądze. Boże, wywaliło mi majty. Jezu, co ja zrobiłam? Nie mam pojęcia. Nie zadawaj takich pytań odnośnie tej gry. Cześć, Krzysztof. Cześć. Wieżnia? Odkryłem, kim są ci nowi. Gdzieś idziecie, złoczyńcy? Ile jest tych flaszów, bo ja już się gubię. To już czwarty. Nie wiem. John Quick, najszybszy w rejonie. Spróbujcie nadążyć. O Jezu. Okej. Okay. Jakie choreo się zrobiło walki. Majty stają się głównym tematem dzisiejszego streamu. Tak. To nie brzmi zbyt miło. Jak ja uciekam w ogóle? O, wzięła mnie za rączkę. Okej. Okay. Super. O, mam osiągnięcie. Stary, gdzie moja bieżnia? To się ukończyło. Ojej. O, ej, co tu się działo w ogóle? Nie wiem, szaleństwo. No. Ale o, mamy adventurera. Nie, bo mamy złoczyńcę. O, Alexa, akurat twoje zdrowie. Dla mnie to zawsze będzie adventurer. Nic nie zdobyliśmy, jak zwykle. Gdzie to miało niby być, jakbyśmy tam siedzieli po prostu 40 minut i bili to wszystko. No właśnie, i nie mam pojęcia, gdzie to niby. Klocki się jeszcze zbiera. W ogóle zero. Jezus. Ale dwa złote klocki mamy. I nawet nie wiem skąd i gdzie one były. Znaczy to jest za poziom ukończony chyba i za złoczyńcę. Aha, tak. Jak mi się wydaje, bo to się tak dostaje też. Mamy Mroza, mamy Heatwave, mamy Killer Frost. Jeszcze ile do odblokowania, Boże. Reverse Flash, czyli ten odwrócony Flash. I zwykły Flash. I Raven. I Flash bez glutenu. O matko, dziękuję szpilki Jolki. Dobra, to ja będę musiała zrobić niestety cięcie, więc znowu pewnie zniknie ci głos. Aha, no tak, zapomniałem. Spoko. No jak chcesz, to możesz potem się odłączyć i spróbujemy zrestartować najwyżej. Nie, spoko. Ten, no, może być. Ostatnio nie było tak źle.